Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwu gościem jest pan Marek Jurek, deputowany do Parlamentu Europejskiego, Prawica Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, po co prezydentowi, po co Polakom referendum konstytucyjne? Znaczy, gdyby był projekt konstytucji, to referendum byłoby dobre, gdyby był jeden całościowy projekt. Natomiast no, te 15 pytań potwierdza moją obawę, że będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju quizu. Quizu. Tak. No, przepraszam, to nie jest poważne. Quiz. To ma być referendum konstytucyjne, a nie quiz. Więc 15 spraw, każda oderwana od siebie. Niektóre pytania, no wie pan, przed wojną nawet najbardziej zagorzali frankofile polityczni. Na przykład profesor Stanisław Stroński nie wpadliby na pomysł, żeby wpisać do konstytucji sojusz z Francją czy z państwami małej Entente. Bo to się może zawsze zmienić. Czasami, wie pan, zmienić się może też w piłce nożnej. Tak. Dlatego, że w boksie mamy kilka federacji, prawda? Jest 4 federacje chyba, ja się tam z boksem specjalnie nie interesuję, ale wiem, że są różne federacje, jest naraz kilku mistrzów świata. Więc panie Boże, ale naszej obecności w olimpiadach nie chcemy wpisać do konstytucji. Nie pan sobie wyobrazi na przykład, że Rosja albo Chiny zakładają swoją federację olimpijską, albo na przykład swoją światową federację piłki nożnej, więc może do konstytucji jeszcze FIFA wpiszmy, że Polska należy do FIFA, żeby nikt nas stamtąd nie ruszył, jakaś platforma czy jakiś przyszły rząd. Więc niepoważne są te pytania? Znaczy, no są poważne i niepoważne, różne, niektóre są na przykład, wie pan, no pytanie o to, czy jesteś za wpisaniem do wstępu do konstytucji związków Polski z cywilizacją chrześcijańską. Co już jest w preambule. To nie tyle jest pytanie o to, czy coś zrobić, tylko czy coś usunąć, dlatego, że to generalnie w konstytucji jest. Można by, nie wiem, znaleźć nowe sformułowanie i tak dalej. Ale to akurat jest, więc tego pytania zupełnie nie rozumiem. Ja bardzo żałuję, że mimo gotowości Prawicy Rzeczypospolitej, Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, no myśmy nie byliśmy konsultowani w tym referendum. Przepraszam. Tutaj na pańskim miejscu siedzieli przedstawiciele prezydenta i mówili niejednokrotnie, że wszystkie ważne środowiska nie byliśmy. Były przepytywane, były rozmowy z nimi, konsultacje. Proponowaliśmy rozmowę, chociaż jedno spotkanie i tak dalej. Nie byliśmy konsultowani, więc to jest jakaś dziwna w ogóle formuła. Odbywały się... Zobaczymy, co z tego będzie. No ja to obserwuję dlatego, że liczyłem na co innego. Liczyłem na to, że prezydent wypracuje projekt przynajmniej kilku poprawek konstytucyjnych i podda je referendum, ale że to będzie rzeczywiście nowa jakość. Natomiast tutaj mamy, no mówię, na przykład tak jak w pytaniu o te związki Polski z cywilizacją chrześcijańską, mamy raczej propozycję, nie wiem, no pytanie, czy mamy pozostawić w konstytucji to, co już dobrego jest. No. Ale jest też pytanie o 500+, obniżenie wieku emerytalnego. No też trzeba by sformułować bardziej generalnie. Jak najbardziej jestem, i właściwie tutaj Prawica Rzeczypospolitej była prekursorem, dlatego, że my zawsze uważaliśmy, że do konstytucji należy wpisać, że szczególnie w dobie podatków pośrednich rodziny mają prawo do obniżenia podatków bezpośrednich w sposób wyrównujący koszty wychowania dzieci. Absolutnie uważam, że w Polsce, tak jak na Węgrzech, tego typu mechanizm powinien być. Ale to powinna, mówię, to powinna być pewna generalna propozycja i pytanie o zmiany konstytucyjne powinno być jednym pytaniem, dlatego że naprawdę nie wiem, dlaczego oddzielać te sprawy, bo konstytucja to jednak nie jest quiz, no, który się pisze na zamówienie, no, że na przykład chcemy mieć niższe podatki, wyższe świadczenia społeczne. Brakuje prawdopodobnie panu... oba pytania by przeszły, jeżeli postawić je oddzielnie. No, jeżeli prezydent by zapytał, czy chcemy, nie wiem, w środę dzień wolny, też by prawdopodobnie przeszły. Tak jest, wie pan, to nie jest, w moim przekonaniu, to nie jest akt przywództwa, kiedy z jednej strony przywódca państwa formuje pewną propozycję, a z drugiej z szacunkiem pyta naród o zgodę na jej wykonanie, bo tu nie ma propozycji. Tu są pewne oderwane pomysły zaskakujące i powtórzę jeszcze raz. Wolałbym powiedzieć to prezydentowi bezpośrednio, ale nie mieliśmy okazji. No, w sprawach interwencyjnych ja się kontaktuję z każdym przedstawicielem władz, z prezydentem również. No, ale o takiej sprawie trzeba by spokojnie usiąść i przynajmniej chwilę porozmawiać. Godzinę przez rok było można. Dzisiaj pan powie prezydentowi, panie prezydencie, proszę wycofać się z tego To już jest sprawa w tej chwili między prezydentem i senatem. Trudno w to ingerować. Powtórzę jeszcze raz, że z najlepszą wolą
byliśmy skłonni przeprowadzić dowolne konsultacje w czasie dla prezydenta odpowiednim i w zakresie, w którym prezydent był zainteresowany. I myślę, że przez rok, pół godziny dla władzy, która tak lubi rozmawiać z ludźmi, to nie jest dużo. Brakuje panu pytań ustrojowych? Przez tyle miesięcy, przez tyle lat właściwie środowisko Prawa i Sprawiedliwości mówiło o zmianie konstytucji, ale właśnie też o ustroju. Pamiętamy zwiększenie uprawnień prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego. Ja pamiętam piękną, wspaniałą wypowiedź prezydenta po pierwszej turze wyborów prezydenckich, którą prezydent wygrał, kiedy gratulował kolejnym kontrkandydatom w wyniku i mówił na przykład, że reforma prawa wyborczego to jest sprawa, którą warto przemyśleć. I akurat w tej sprawie nawet żadnego quizu nie ma, chociaż to zasługiwałoby nie na pytanie konstytucyjne, chociaż rzeczywiście może warto zapytać, czy w Konstytucji powinien pozostać wymóg proporcjonalności wyborów. To jest sprawa jak najzupełniej ważna, ale powtórzę jeszcze raz, w materii takiej jak Konstytucja, która jest najwyższym aktem suwerenności, prezydent jako piastun władzy suwerennej powinien przygotować pełny projekt, ważąc różne argumenty i zapytać społeczeństwa o zgodę. Natomiast tutaj tego nie ma. Czyli powinien być projekt konstytucji? Tu jest, wie pan, tu jest a dopiero wydarzenie pytanie. Raczej. Tu jest raczej takie wydarzenie PR-owskie, nie tyle akt przywództwa, co akt gry z opinią publiczną. Myśli pan, że Senat nie zgodzi się na to referendum? Nie wiem. Ale jak pan obserwuje dyskusję wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że dosyć prawdopodobną ewentualnością jest przeciągnięcie tej debaty z założeniem, że prezydent po 11 listopada straci zainteresowanie sprawą. Ale nie wiem, niczego nie doradzam. Jestem zaskoczony. Uważam, że bardzo ciekawa idea debaty o poprawie konstytucji niestety wypaliła się w bardzo osobliwym projekcie. Powtórzę jeszcze raz, na przykład to pytanie, o którym mówiłem, o fundamenty państwa. Gdyby prezydent zaproponował nowy wstęp do konstytucji i w odrębnym referendum, nie mieszając tego z niczym, nie ryzykując żadnej tej, powiedział, czy zmieniamy ten projekt na lepszy. Ale takie ogólne pytania, one naprawdę nic nie mówią i nie wiadomo właściwie, dokąd nas prowadzą. Panie marszałku, a przywódca, jak sama nazwa wskazuje, powinien prowadzić. Panie marszałku, czy brakuje panu w pytaniach referendalnych wpisania ochrony życia od momentu poczęcia? Ochrona życia jest obowiązkiem każdego państwa, więc powinna być przestrzegana. Czy powinno być takie pytanie w jednym z pytań referendalnych? Nie, myślę, że raczej powinno być co innego. Ja oczekiwałem i nawet jeszcze ministrowi Magierowskiemu to sugerowałem wtedy, że jeszcze w czasie tej pierwszej czarnej rewolucji, w czasie akcji Stop Aborcji, prezydent powinien zabrać głos w orędziu do narodu, powiedzieć, toczy się wielki spór publiczny, nie zastąpię parlamentu, ale wszystkim przypominam, że 28 maja 1997 roku Trybunał Konstytucyjny powiedział, że ochrona życia od poczęcia jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Dlatego, że tylko ona gwarantuje powszechność przestrzegania praw ludzkich i proszę, żeby ta debata toczyła się w kontekście tego najważniejszego aktu dorobku konstytucyjnego do ostatnich 20 paru lat w dziedzinie praw człowieka. I tego mi zabrakło. I to byłoby bardzo ważne. Nie możemy relatywizować czegoś, co jest już polskim dorobkiem konstytucyjnym. Że partia PiS i tak dalej nie chce się odwoływać do tego orzeczenia z 28 maja 1997 roku, może ze względu na profesora Cola, który był jego redaktorem, to staram się sobie jakoś wytłumaczyć psychologicznie, chociaż absolutnie nie mogę zaakceptować politycznie. Natomiast w wypadku prezydenta nie mogę nawet zrozumieć politycznie, bo to akurat przypomnienie o czymś, co jest już aktem polskiego prawa, niewiele kosztuje, a takie orędzie znakomicie pomogłoby w tej debacie i stanowiłoby wypełnienie obowiązku prezydenta. Ja w ogóle wszystkich polityków przestrzegam przed tym, że spójrzcie na drugi koniec Europy, na Hiszpanię. Rząd Rajoya miał szansę być może zmierzyć się z oponentami w opinii publicznej na początku kadencji, stanąć po stronie cywilizacji życia. Może by poprawili prawo hiszpańskie
Może by wyborcze przegrali, nie wiadomo, ale stoczyliby debatę z honory. Na dzisiaj z czym odchodzą? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie kwapi się do większej ochrony życia od momentu poczęcia? Nie popełniają te same błędy, co 11 lat temu. Myślę, że przyczyny, dla których wtedy Marian Piłka, ja świętej pamięci, Małgorzata Bertyzel, Lucyna Wiśniewska, Dariusz Kłeczek, Artur Zawisza, tylu kolegów, dlaczego musieliśmy opuszczać tę partię, stają się wiele bardziej zrozumiałe. To jest ta sama gra z opinią publiczną, gra na zwłokę, a jednocześnie osłabianie sprawy w opinii publicznej, która się wtedy toczyła. No niestety, ja liczyłem na to, że błędy można naprawiać, ale jak widać, no, politycy bardzo często są zafiksowani na swoim jakimś, nie wiem, poczuciu misji w walce o władzę i nie bardzo chcą swoje błędy naprawiać. Tak naprawdę chodzi, no, o fundamentalne pytanie, które dzisiaj na tle tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej, no widać już coraz jaśniej. Panie doktorze, ustrój państwa nie polega na tym, czy jest 49, 32, czy 16 województw. To jest ustrój administracji. Ustrój państwa nie polega na tym, czy samorząd jest trzyszczeblowy, czy dwuszczeblowy. To jest ustrój samorządu, a już najmniej na tym, czy posłów jest 500, czy 350. Bo to jest kwestia jedynie procedur parlamentarnych i ustrój państwa polega na prawach podstawowych. I wybór między tym, czy my chcemy być państwem, którym szanuje się życie, rodzinę, wychowanie i tak dalej, jako prawa podstawowe, czy państwem tego, co Benedykt XVI nazwał dyktaturą relatywizmu, no to jest fundamentalny wybór ustrojowy. No i politycy powinni mieć odwagę w tej sprawie zabrać głos. Szkoda, że tracą okazję. My ją daliśmy i co więcej, no myślę, że wydarzenia dziś biegnące, wydarzenia ostatnich miesięcy, no potwierdzają jedynie, no myślę, że wielu ludzi, którzy wtedy nie rozumiało naszej decyzji, teraz może ją zrozumieć. Chociaż czasami jest tak, że jak ktoś nie chce, to choćby dostał 1000 argumentów. To ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent, przekonują, że oni są za ochroną życia poczętego od poczęcia, ale mają większość w parlamencie, mają większość w senacie. Prezydent może podpisać ustawę, robi to bardzo szybko. Dlaczego nic się w tych kwestiach nie dzieje? To jest, wie pan, panie redaktorze, tak jak wszyscy są przeciwko walce z korupcją. Na przykład. Ale niektóre partie, no, nie chcą na przykład komplikować procedur, bo przedsiębiorcy chcą szybko dostawać zamówienia publiczne i oni są jak najbardziej za walką korupcją, tylko nie za przesadnymi mechanizmami kontroli. No jeżeli utrzymuje się jakiś konsensus, no to oczywiście wszyscy deklarują, że biorą w nim udział. Ale zarówno media jako czynnik kontroli publicznej, tak, krytyki publicznej, jak i politycy, szczególnie w wymiarze parlamentarnym, który powinien inspirować i kontrolować władzę, powinni oceniać decyzje, fakty, weryfikować, czy konkretne podejmowane decyzje, czy one służą realizacji sprawy, czy nie. Więc no mówię, tutaj ten bilans jest zły, ale mówię, na wybór dobra nigdy nie jest za późno, na zmianę nigdy nie jest za późno, człowiek jest istotą wolną, więc ta polityka się może zmienić jutro. Pan nie ma złudzeń, że w kampanii wyborczej czy do tego typu zmian nie dojdzie, a kampania tuż. No zobaczymy, na ogół władza się boi, chociaż no, jeżeli na przykład przed wyborami władza przestraszy się opinii katolickiej, to i do tego może dojść, chociaż byłoby dobrze. Ale z drugiej strony jest opinia środowisk centrowo-lewicowych, z drugiej strony są czarne protesty i Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało ryzykować konfliktów byłoby ulicznych. Dobrze, trudne pan, zmiany było, przeprowadza się na początku, w pierwszej połowie rządu. Byłoby dobrze, gdyby tak ważna sprawa, jak mówię, ustrojowa, no nie była przedmiotem takich kalkulacji, rozgrywek i tak dalej. Powtarzam, że nie w ogniu największych, najbardziej emocjonalnych sporów politycznych, ale w okresie względnej stabilizacji zarządu Hanny Słowackiej, to wtedy dokonaliśmy największego postępu w tym zakresie. Drugiego, w 1997 roku, to słynne orzeczenie, umownie mówiąc, profesora Zolla, to orzeczenie Trybunału z maja 97, o którym mówiliśmy, ono się z kolei dokonało, kiedy opinia chrześcijańska była w opozycji. Więc nie zawsze walka, już najbardziej takie emocje towarzyszące zawziętej walce o władzę służą realizacji dobra publicznego. Prawo i Sprawiedliwość, będziemy robić swoje. Prawo i Sprawiedliwość straci na tym, że nie zrealizowało tej obietnicy wyborczej ochrony życia poczętego, ochrony życia od momentu poczęcia? Na pewno będziemy informować opinię publiczną, bo to jest jedyny sposób, żeby opinia publiczna wpływała na decyzję. Prawica Rzeczpospolitej będzie informować. Tak, żeby
opinia publiczna wpływała na decyzje polityków, decyzje władzy i tak dalej. Bo jeżeli społeczeństwo żyje tylko, widzi tylko tą zasłonę dymną, którą rozsnuwają politycy, na przykład swoimi wielokrotnie powtarzanymi deklaracjami albo działaniami pozornymi, no to wtedy politycy nie odpowiadają za to, co robią. Bardzo łatwo będzie wam wytrącić argument z ręki i powiedzieć, w następnej kadencji to zrobimy. Teraz, no tak, nie, bo no zbyt wiele rzeczy, wszystkiego nie udało się zrobić. Wybierzcie nas na kolejne 4 lata, zrealizujemy to. Ja uważam, że naprawdę tego typu argumentów powinniśmy bardzo uważnie słuchać, bo ten argument, który opinia publiczna usłyszała w Trzciance, że nie możemy otwierać kolejnych frontów, no on jest bardzo przykry dla wszystkich ludzi, którym naprawdę zależało na tym, żeby prawo do życia, prawo rodziny były fundamentem porządku społecznego w Polsce. Wie pan dlaczego? Dlatego, że z tego wynika, że otwieranie tych kolejnych frontów zupełnie świadomie zawężało możliwość działania w sprawach w gruncie rzeczy najważniejszych. Czyli świadomie, czyli otwieranie tych kolejnych frontów było świadomą rezygnacją z tego, żeby to, co najważniejsze, załatwić. A teraz te fronty będziemy zwijać, bo toczy się procedura rozmów z, no, z Komisją Europejską. To jest nielegalne, ale co gorsze, to wchodzi na forum Rady Unii Europejskiej, czyli już blisko Rady Europejskiej, czyli organu kompetentnego. Jeżeli się teraz okaże, że wszystkie te spory były po to, żeby je potem odkręcać, no zupełnie jak w latach 95, że zrobienie Wałęsy prezydentem było po to, żeby odwołać Wałęsę z prezydentury. To wie pan to, no ale miejmy nadzieję, że społeczeństwo, że szczególnie opinia konserwatywna na te wszystkie gry się nie nabierze, dlatego że życie publiczne powinno być tworzeniem instytucji, a nie emocji. Mhm. Powinno być zmienianiem spraw narodu na lepsze, a nie tworzeniem psychodramy, która jest atrakcyjna. Bo jak ktoś lubi psychodramy, to może jakiś fajny serial obejrzeć. A kiedy pan się ostatni raz widział z Jarosławem Kaczyńskim? Albo kiedy ostatni raz pan widział Jarosława Kaczyńskiego? A przed wyborami jeszcze. Ostatni raz Jarosław Kaczyński w kwietniu się wypowiadał. Nie ma pan takiego wrażenia, że tutaj może być rzeczywiście no, jakiś problem i to nie tylko problem z kolanem. My nie powinniśmy wiedzieć więcej na temat zdrowia prezesa, który swoją drogą, no on rządzi w Polsce. Wiemy o tym. Ja przede wszystkim życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i tego, żeby ten czas spędzony w chorobie był dobrym czasem refleksji, bo każde wyłączenie się, każde wycofanie się, nawet chwilowe, znaczy nie kompletne, ale każde takie choćby częściowe wycofanie się z życia bieżącego pomaga wszystko przemyśleć, więc miejmy nadzieję, że polityka polska po tym okresie będzie lepsza. Ale zobaczymy, bo wiele takich nadziei po drodze nas zawiodło. Liczy pan, że prezes wróci i będzie chciał wzmocnić ochronę życia od momentu poczęcia? No, powtórzę jedno, że dla mnie każdy okres, kiedy byłem w jakimś dystansie do bieżącego życia politycznego, był korzystny, bo pomagał na nowo wiele spraw przemyśleć i dalej działać, jak sądzę, za każdym razem z większym pożytkiem. Wróćmy do tego tematu początkowego, tematu konstytucji. Nie ma pan takiego wrażenia, że jeżeli dojdzie do fiaska tej inicjatywy, to może na długi czas temat zmiany konstytucji zostać zabetonowany, mówiąc kolokwialnie? Czy wydaje, że dzisiaj nie wypracowaliśmy momentu konstytucyjnego? On jest wtedy, kiedy w społeczeństwie dojrzewa poczucie konieczności zmiany i jednocześnie ono jest na tyle silne, że nie tylko jest realizowane przez tych, którzy reprezentują tę część opinii, która tak myśli, ale również przez tych, którzy początkowo oponują. I wtedy powstaje moment, że można jakieś zmiany dokonać. No ale wydaje mi się, że to się robi zupełnie inaczej, albo na fali jakiegoś jednoznacznego entuzjazmu, kiedy władza ma ogromne poparcie i prezentuje jakąś zmianę, jak generał de Gaulle po 1958 roku we Francji. My dzisiaj w Polsce mamy ogromny konflikt, więc to jest raczej moment walki o stabilizację władzy niż konstytucji. To trochę przypomina, wie pan, to, co się działo w kraju, no trudno powiedzieć, czy między 26 rokiem a 30, czy tą cezurę przesuwać wcześniej, ale właśnie w tym okresie, kiedy tak naprawdę, no szczególnie po 26 roku, kiedy konstytucję degradowano i kiedy świadomą strategią marszałka Piłsudskiego było pokazywanie, że ta konstytucja nie działa, a nowa powstała dopiero dużo później, kiedy władza się ustabilizowała w 1935 roku. Ma pan wrażenie, że prezydent Duda nie zdaje testu przywództwa tym referendum?
No mówię, ono mi zaskakuje, realizuje dokładnie to, czego się najbardziej obawiałem i co, nie chcąc być prorokiem porażki, parokrotnie powtarzałem, że nie chciałbym quizu konstytucyjnego. Mhm. A tak naprawdę niektóre z tych pytań są pytaniami, czy nie chcielibyście przypadkiem pogorszyć konstytucji, zamiast pytać konkretnie, no, czy, że mam propozycję i proszę o poparcie, żebym zrealizował zmiany konstytucji na lepsze, jak nie, to przynajmniej niech zostanie to, co jest. Musimy zmierzać do końca, czy prawica Rzeczpospolitej będzie w wyborach samorządowych na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą, czy Kukizem 15? Wielu naszych, znaczy jeżeli chodzi o pierwszy i drugi szczebel samorządu, o gminy, o miasta, tu pewnie będziemy na różnych listach, w sejmiku wojewódzkim, w tej chwili no, nasi koledzy, sekretarz generalny naszej partii Lech Łuczyński ustala kandydatury z przedstawicielami Kukiz 15, no ale o tym będzie już Krzysztof Kawęcki, prezes partii, rozmawiał z Pawłem Kukizem. Myślę, że wielu naszych kandydatów wystartuje z listy ruchu Kukiza. Czyli będziecie mieli też swojego kandydata na prezydenta Warszawy? Nie poprzecie Patryka Jakiego? Myślę, że będzie jeszcze wielu kandydatów do prezydentury Warszawy, być może zupełnie nowych i zaskakujących. My na pewno wszystkim kandydatom, również ministrowi Jakiemu, postawimy podobne pytania, jak Bogdan Kiernicki, Prawica Rzeczypospolitej, postawiła kandydatom w Poznaniu, żeby po prostu zorientować w dwóch rzeczach. Jaki jest ich program w sprawach najważniejszych, które leżą w zakresie władzy samorządowej? I druga rzecz, jaka jest ich realna zdolność do dialogu ze społeczeństwem? Dlatego, że każda władza lubi mówić, że będzie rozmawiać z każdym. Czyli dzisiaj, dzisiaj pan jeszcze... Rektorze, ale nie da się rozmawiać z każdym. Się rozmawia z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi ciałami społecznymi. Dzisiaj Marek Jurek nie powie, poprę Patryka Jakiego. A nie, my dzisiaj nie popieramy jeszcze żadnego kandydata. No, na pewno będziemy przeciwko takim kandydatom jak pan Trzaskowski. No tutaj może być pewien naszej lojalnej opozycji wobec jego kandydatury. Jeżeli chodzi o kandydata, którego poprzemy, no to mówię, to tutaj zadamy kandydatom pytania i będziemy zajmować stanowisko. Dzisiaj zaczynają się wakacje, gdzie Marek Jurek wybiera się na odpoczynek? Na razie do pracy, a potem... Wakacje w pracy. No jeszcze do połowy lipca, a potem u siebie w ogrodzie. I to są moje wymarzone wakacje, bo jak się jeździ do pracy przez cały rok, pokonując na nie ile tych tysięcy kilometrów, no bo to parę razy się zbierze, pewnie z 2-3 razy kulę ziemską, to człowiek najchętniej siedzi u siebie w domu. Do Gdyni początek lipca pan się nie wybiera na festiwal Open Air? Mam to szczęście, że będę na inauguracji trzeciej Ligi Północno-Wschodniej w Warszawie, także mam nadzieję, że w tym roku będę na inauguracyjnym meczu Polonii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwu gościem był pan Marek Jurek. Dziękuję bardzo.